Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Agata Wieczorek. Ja jestem w Gdańsku, a po tamtej stronie łącza jest... Właśnie, witam Cię serdecznie, Agato. Witam serdecznie. Powiedz, gdzie jesteś i co za chwilę się będzie działo? Znajdujemy się teraz w galerii obok SPAF w Warszawie, przy Placu Zamkowym. A jesteśmy chwilę przed wernisażem wystawy, której jestem autorką. Czekamy na gości. No i mamy chwilę, żeby porozmawiać na temat tej wystawy i projektu. Anonsowaliśmy tutaj właśnie Twoją wystawę na Red Focus. Agato, powiedz, jaka jedna myśl przyświeca tej wystawie? Co chciałabyś powiedzieć? Taka jedna najważniejsza rzecz. Wiesz, nie wiem, czy jestem w stanie wystosować taką syntetyczną wypowiedź a propos akurat całości. Gdzieś usłyszałam termin wielowątkowość. Wydaje mi się, że tutaj jest termin dosyć adekwatny a propos tego projektu, bo on odnosi się co prawda do materii fotograficznej i do fotografii samej w sobie jako dziedziny, jako techniki, jako tego, co się z fotografią obecnie dzieje. Natomiast jest to też projekt no, dosyć osobisty i mam nadzieję, że gdzieś tą intymność jednak czuć i to ona chyba stanowi, mam nadzieję, największą siłę akurat tego pomysłu. Możemy tutaj dodać, że to jest, z tego co wiem, to jest Twoja praca dyplomowa, prawda? Wiesz, i tak, i nie, dlatego że praca dyplomowa to był cykl bodajże 41 zdjęć monochromatycznych, inscenizowanych w warunkach studyjnych, oświetlonych, takich, które praktycznie w ogóle nie zdradzały tej fikcji. Tutaj ten projekt rozgrywa się gdzieś pomiędzy fikcją a rzeczywistością, inscenizacją. Natomiast ten projekt, o którym rozmawiamy, ten making of tak zwany, to jest rejestracja dokumentalna, to jest dokumentacja zaplecza i warsztatu, czyli właściwie procesu pracy gdzieś w stanie rozkładu przygotowań. Także jest to rejestracja bardzo, bardzo techniczna. Co mówi kurator, co pisze kurator na temat Twoich zdjęć? Chciałbym się po prostu o tej głównej myśli nieco dowiedzieć i przedstawić i właśnie oglądającym widzom. Kuratorem jest Anna Wolska, która jest ściśle związana ze środowiskiem fotograficznym i prężnie działa też na tym polu fotografii polskiej, zresztą nie tylko, i zawiaduje, prowadzi bardzo dobrze galerię SPAF, która od lat bardzo dobrze funkcjonuje. Akurat Ania skonstruowała bardzo ładny opis do tego projektu, natomiast opis, który właśnie potwierdza jego wielowątkowość, ponieważ ona z kolei doszukała się tutaj pewnych kontekstów, na których ja nie skupiałam się, a które na pewno są obecne gdzieś w tematyce tych fotografii, czyli tych pewnych wątków związanych ze sztuczną inteligencją, z syntetycznym życiem gdzieś z animantami w formie humanoidów programowanych, co też jest takim tematem do też od już jakiegoś czasu ciepłym, gorącym. Zresztą też taka anegdotyczna sytuacja. Przygotowałam fotografię do druku i akurat słuchałam BBC. I w tym samym momencie na antenie pojawiła się audycja o bardzo zaawansowanych robotach humanoidalnych i w ton tej dyskusji gdzieś na agendzie publicznej, międzynarodowej faktycznie no, pracowałam nad fotografiami, które wydawały mi się niezłą ilustracją do tego, co stanowi gdzieś punkt rozważań na współczesnych, na innym polu niż fotografia. Czy sądzisz, że roboty będą tak popularne jak teraz telefony komórkowe? Bo zobacz, ta technologia, która no, na przestrzeni mniej więcej 10 lat weszła w nasze życie. No, i niestety, ale bardzo często, jeżeli nie mamy umiaru stosowania jej, to oddala nas właśnie, wtłacza nas właśnie w takie formy, tak jak tutaj widzimy, manekinów, pół ludzi, pół robotów. Jak myślisz, czy w związku z technologią, która coraz bardziej zaawansowana, czy ta więź ludzka będzie osłabiana w związku z tym, jeżeli na przykład będą roboty domowe, które będą w stanie z nami się komunikować i poruszać się i
na przykład bawić nasze dzieci? Wiesz, nie mnie to sądzić. Podejrzewam, że wszystko podąża akurat w tym kierunku, więc jest to bardzo prawdopodobne. Nie chciałabym być tutaj apologetą jakiejś apokaliptycznej wizji tutaj szerzyć jakichś złych przewidywań. Nie wydaje mi się, żeby warto byłoby bać się na zapas jakiegoś czarnego scenariusza rodem ze sztucznej inteligencji, tak? Zapytałem o to, ponieważ zastanawiam się, czy właśnie nie ma tutaj w twojej wystawie, chociaż jest to, tak jak wspomniałaś, wystawa, która gdzieś tam z boku, ktoś z boku przypatruje się powstawaniu pewnego cyklu zdjęć, więc to jest jeszcze zupełnie jakby inny kierunek, inne podanie tego, co przedstawiłaś wcześniej. Ale czy tam czasem taka myśl nie jest ukryta? Nie mam przed sobą zdjęć, nie mam pełnego wymiaru. Pytam tylko tak zaczepnie. Wiesz, być może gdzieś intuicyjnie. Wydaje mi się, że może akurat taki obszar stricte naukowy nie jest gdzieś w centrum moich zainteresowań i tutaj na pewno nie pretenduję właśnie do roli, przepraszam, powtarzam, jakiejś wróżbity, ale wydaje mi się, że sam ten motyw tej sztuczności życia, powoływanie do życia, odgrywania życia animantów, kukieł, lalek, to jest coś, co towarzyszy ludzkości i jest zakorzenione w kulturze. Nie wiem, czy stwierdzenie, że od zawsze jest zupełnie poprawne, ale no na pewno w starożytności, tak, już, żeby się cofnąć do jakichś takich korzeni, możemy wspomnieć chociażby mit o Pigmalionie i Galatei. Więc wydaje mi się, że to są pewne wartości uniwersalne, pewne historie, pewne symbole, wokół których poruszamy się, dochodząc do pewnych refleksji, praw, przemyśleń dotyczących nas samych, ludzi, naszych bytów, tego jak funkcjonujemy, na przykład w rodzinie względem siebie, czego jesteśmy produktem, co nas animuje, czyli przygotowuje na przykład do funkcjonowania samodzielnego, czy w społeczeństwie, czy w rodzinie, czy w ogóle do funkcjonowania w zdrowiu psychicznym. Myślę, że to raczej są wątki, chyba którymi byłabym zainteresowana, a które mam nadzieję, że są że dobrym symbolem, dobrą retoryką jest tutaj dobór jakichś tam ikonografii czy symboliki właśnie animantów, manekinów, lalek. To spytam jeszcze inaczej. Czy w twojej pracy jest taki wątek, czy jest taka myśl podsuwana, że społeczeństwo bardzo często właśnie, w cudzysłowie, produkuje takich ludzi, którzy no, są bezduszni, są po prostu sztuczni. Nie jest tam u ciebie przemycone? To chyba zależy, co masz na myśli, mówiąc sztuczni. Wydaje mi się, że tutaj jest to dosyć szerokie stwierdzenie i ta syntetyczność, o której wspominasz, być może zinterpretowałabym ją raczej jako bycie pewnego rodzaju faktycznie produktem, nie do końca zależnym, nie do końca panującym nad własną indywidualnością czy tożsamością. Bycie produktem ze względu właśnie na wychowanie, ze względu na krąg kulturowy, w którym wzrastamy. Myślę, że to są raczej wątki, które powodują, że faktycznie my jesteśmy pewnym syntetykiem, i tracimy pewnego rodzaju niezależność. Nie możemy uciec oczywiście od tej sytuacji. Nie ma człowieka idealnego, czystego tabula rasa. To chyba i wyłącznie noworodek, który świeżo co narodził się, jeszcze nie ma świadomości, jeszcze nie rozpoczął się u niego proces kształtowania przez czynniki zewnętrzne. Nie będę cię więcej pytał, bo znowuż tutaj ja się stawiam w roli wróżbity, ponieważ nie widziałem całego cyklu zdjęć, nie widziałem również tej dokumentacji making of z tego powstawania cyklu zdjęć, więc poprzestańmy tutaj na tych dręczących cię pytaniach. Powiedz, Agato, jak się czuje człowiek, fotograf przed wernisażem? Wernisaż dla fotografa jest to święto, prawda? Jak się czujesz na pół godziny mniej więcej przed otwarciem
i kolejną odsłoną twojego życia artystycznego? No, wydaje mi się, że dobrze, jest piękna pogoda, jest świetna przestrzeń. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Masz lekką tremę? Nie wydaje mi się. Myślę, że to jest projekt, gdzie konfrontacja z widzem ma nie tylko charakter zwykłej prezentacji, tylko mam nadzieję, że jest to pewien punkt wyjścia do pewnej dyskusji. I tutaj nie widzę powodu do tremy, tak jak rozmowa między nami. Nie wiem, czy jest się czym denerwować. Więc przypomnijmy, od 7 czerwca, czyli od dzisiaj, do 12 lipca galeria Obok SPAW, galeria nazywa się Obok SPAW, na Placu Zamkowym 8 w Warszawie. Agata Wieczorek prezentuje wystawę pod tytułem Making of. Czy mogłabyś zachęcić naszych widzów do odwiedzenia, ponieważ tutaj uchyliliśmy ledwo rąbek tajemnicy tego, co może czekać właśnie oglądającego wystawę. Jasne, no cóż, no, ze swojej strony mogę zaprosić serdecznie. Myślę, że jakakolwiek ta literatura i opowieści krągłe o chyba nie mają większego sensu. Na pewno warto przeczytać opisy, które wystosowała i Anna Wolska, i tutaj jest też parę słów ode mnie, i skonfrontować się akurat z takim już zapleczem samodzielnie, z własną refleksyjnością właśnie z tym projektem. Mam nadzieję, że będzie to zarówno dobra zabawa ze względu na formę, gdzieś nie pozbawioną, mam nadzieję, też żartu, a z drugiej strony faktycznie być może być to również punkt do pewnej dyskusji, do pewnego zastanowienia się, do pewnego przeżycia. Trochę refleksyjnego, trochę estetycznego. Więc zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że projekt będzie przyczyną do wspólnie fajnie spędzonych chwil w przestrzeni galeryjnej. Zapraszamy serdecznie i cóż, Agato, życzę ci dobrego wieczoru, udanego wernisażu. Dzięki serdeczne, pozdrawiam bardzo mocno. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.